Cześć, Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Simsowego Challenge'a Kawaler z Odzysku. Tak, na samym początku wielkie podziękowania dla EA za udostępnienie mi kodu do najnowszego pakietu rozgrywki Zjedzmy na mieście. I dzisiaj nasi bohaterowie zjedzą na mieście. Tak, wybierzemy się do restauracji, ale też nie zapominajmy, że dzisiejszy odcinek jest odcinkiem uśmiercenia naszej Oliwii. Tak, mówiliście, żeby... niektórzy mówili, żeby ją uśmiercić w ten sposób, co ona najbardziej tak jakby lubi i w ogóle, czyli ona dużo pływa w basenie, co by ją utopić, a inni mówili, żeby zabić ją w ten sposób... tak jakby przeciwnością jej cechy. No to Oliwia, słuchajcie... Ona jest kreatywna, schludna, dobra i domowniczka. Można byłoby ją zabić złością w sumie. Ale jednak pomysł utopienia w basenie bardziej mi odpowiada, więc Abelard zabierze ją dzisiaj na obiad. I właśnie po tym nastąpi jej stracenie. Spróbujemy ją tak zmęczyć podczas pływania w basenie, żeby się utopiła. A czy w naszym domku nastały jakieś zmiany? Owszem, nastały. Mianowicie... Tutaj w kuchni pojawił się taki oto narożnik. On właśnie doszedł z tego dodatku Zjedzmy na mieście. I tutaj powiesiłam właśnie o te obrazki, bo ja uwielbiam miejsca w domu, gdzie jest właśnie kilka takich obrazków nawieszanych na ścianie. A, i jeszcze tutaj pojawiły się łyżeczki i tutaj te laleczki ustawiłam. Też zapobiegawczo, słuchajcie, tutaj w łazience nad drzwiami pojawiła się półeczka, bowiem będę próbowała tutaj zabić któregoś Sima ze śmiechu, co mi jeszcze nigdy w sumie nie wyszło, ale będę próbować. A może spróbujmy, żeby Oliwia jednak tutaj zginęła ze śmiechu. A spróbujemy teraz rano. Najwyżej Abelard pójdzie sobie do knajpki, słuchajcie, żeby zjeść taki, nie wiem, żałobny obiad. A może kogoś nam go pozna? Ja na razie też nikogo nie wprowadzałam na mój świat. No jak minie Abelardowi żałoba, to wtedy będziemy kogoś jeszcze, jakieś nowe rodzinki wprowadzać, aż zapełnimy wszystkie nasze puste domki. Włącz. I zrobimy kąpiel z bąbelkami. Spróbujemy ją właśnie tak rozbawić. Może też najpierw jakąś komedię obejrzę, czy coś. W ogóle ile będziecie spać? Czy ty masz dzisiaj do pracy? Za 5 godzin. Może po pracy ja bym cię spróbowała uśmiechać. Chociaż wstałaś, to tak. Weź sobie kąpiel z bąbelkami. Zobaczymy, jak tam szybko się rozbawisz. No, na razie ci super ekstra tutaj rośnie. A co tam u naszego syna? Weź to troszkę przytul, jeszcze troszkę będziesz musiał go schować tam na dole. I tak, wiem, że tutaj jest łazienka. Ja wiem, że ja budowałam ten dom, ale po prostu nie pamiętałam i nie zauważyłam. Ona jest schowana między telewizorem a lustrem, no trudno było troszkę zauważyć. Jesteś dalej mega rozbawiona, tu ci to jeszcze rośnie. Uważajcie, będę tu pluskać. Ile bądź? No weź jeszcze raz, baw się w kąpieli. Ty pewnie jesteś głodny, bo ciebie dawno karmiłam. I przytul, i rób głupie miny. Chyba ja jeszcze muszę tutaj wstawić im telewizor. Jej, nie popatrzyłam, ile jest tych... Jaki jest dzień, bo chciałam zobaczyć, jakie wysokości będą rachunki, bo nie pamiętam tego. Gdzieś tu było przy... O, tutaj sobie wstaw. Nie to. Oglądaj, nie film, telewizję. Oglądaj kanał. Nie ma komediowego, czy ty oglądasz komediowe? Jakiś trefny. Idź się kąpać. Kto do mnie dzwoni? Innym razem, jeszcze mam żonę. Żeby nie było. Prosiłam zostawić ten telewizor właśnie tu do kąpieli. Kupię może jej lepszy telewizor. Serio, można tak? Możesz bawić się w kąpieli i...
Oglądaj kanał. Jest komediowy. Co jest nie tak? No słabo i to rozbawienie. Wiesz co, chodź ty ją jeszcze tutaj troszkę rozbaw. Mam nadzieję, że ty nie zejdziesz. To byłoby dziwne. Powiedzmy, że dzisiaj nie pójdziesz do pracy. Musisz z toalety, skorzystaj. Aż pisaliście, że on powinien być taki... Nie, nie idź do pracy. Tak, weź dzień wolnego. Jak nie tu, to ciebie zabiję w tym. W wodzie. Tylko już żadnego innego Sima nie będę mogła w wodzie zabić. Tak, weź dzień wolny. Mówiliście, że ona powinna być super szczęśliwa, to wtedy szybciej zajdzie, nie? Weź kąpiel z bąbelkami jeszcze raz. I zobaczymy, czy może oglądać wtedy komediowy z tej, z wanny. Że kiedyś się dało. O! Jeszcze bardziej zadowolenie jej rośnie. Kto znowu? Rafał ma już urodziny. Jej, no poszłabym, no ale ja teraz żonę ubijam. Czemu ona jeszcze bardziej rozbawiona nie może być? Co ty robisz? W ogóle możesz tutaj usiąść? O tak, fajnie się siada. Jeju, jedzenie tu zostawiłeś. Gamonium 1. Skończ to. Ej, chyba bardziej już nie rozbawię. Komediowy. I weź, chodź tutaj jeszcze trochę prośmieszaj. No raz mi przez przypadek Simka kojtnęła na randce. Ten też jest rozbawiony, no ale to nie to. Rzuć szalone spojrzenie. Ej, ty miałeś... Jest bardzo rozbawiona i to rośnie. Czekajcie, uszczęśliwmy ją troszkę. Zostawimy ją w tej łazience, co? Zrobimy jeszcze, czekajcie, tak. Czy tam ktoś mi nasyfił? Daj to jej. A nie, to tak cień pada. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Weź sobie porcję i tu oglądaj ten kanał komediowy. Wiem, że to durno wygląda, żeby jeść w toalecie. To kinie się zdarza jadać jogurty na sedesie, no nie mi. Będzie szczęśliwa, rozbawiona. Jest bardzo rozbawiona. Jest coraz lepiej, okej. Okay. Jeszcze jej się pobawi w kąpielik, skończy jeść może, co? Zaraz nasz syn płacze. Weź zmień pieluszkę, weź rób głupie miny. Weź go pokołysz. Weź jeszcze... nie telewizję, tylko kanał komediowy. Co jeszcze rozbawia? Może niech ten przyjdzie ją jakoś zabawi też. Nieromantyczne, zabawne, hermetyczny dowcip, niech sparoduje jakiegoś Sima. O, żartuję o dawnych czasach. Jeszcze jej coś do szczęścia byłoby potrzebne. W ogóle, zanim kojtniesz, to oddaj jedzenie, co? Ja bym się nie obraziła. W ogóle, jakie fajne nowe akwaria doszły. A ona na przykład może tego rozbawić, jak rzuci szalone spojrzenie, to mu jej wzrośnie ta zabawa? Chyba tak. Dobra, idź, bo nasz syn płacze. Odrzucaj. Zostaw ją. Weź jeszcze raz kąpiel. Aż to już chyba jej nie wzrośnie bardziej. Nie, jeszcze jej wzrasta. Widzieliście? O, po troszku. Jakie dobre wibracje. Co ci nie odpowiada? Jakie paskudne otoczenie. No to będziesz myła. No, prosiłam, żebyś to wyczyściła.
ogląda jeszcze raz kanał komediowy i ty tutaj... Co ty jesz? Wypij. Czegoś się dorwał. Ja mam tu jeszcze tyle laleczek. Dawaj to jej wszystko. Ustawimy to kojtnie tam. Człowiek musi się tyle męczyć, żeby jednego Sima ubić, no. W innych częściach to było prostsze. No, niech tu sobie stoi. Nie umieść na świecie, sami tu umieścimy. Włącz, włącz i włącz. Tyle szczęścia naprawdę, że się sprząta. Chodź tu jeszcze trochę rozbaw. Czemu ja ciągle w romantyczne wchodzę? Zabawne, żartuję o politykach. Zabawne, parodii Sima. Zabawne, opowiedz śmieszną historię. No ile ona jeszcze tego zniesie? Ty jest rozbawiona, ty jesteś bardzo rozbawiona. Weź jeszcze, nie wiem, rzuć jej szalone spojrzenie. A czemu jej spada? O, ty jesteś bardzo rozbawiony, żebyś ty mi nie kopsnął. Idź tu porozmawiać z naszym dzieckiem. Weź z nim pogawosz jeszcze. Ty się pobaw w kąpieli, weź... Będę cię moczyć w tej wodzie, o... Czemu nie? Chodź tu. No patrzcie, ile ona ma już tego uchachania. Wracaj tu. Czy idziesz kojtnąć? A co się dzieje? Gdzie coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Idź tu. Tu jest dzisiaj twoja mordownia. Wiem, że ty jesteś czysta, no. Czym ja jeszcze mogę podnieść poziom rozbawienia? Nie wiem, o co jej chodzi z tym, co się dzieje, no. A, już jej spadło. Chodź, cię utopię... O, już jej wzrosło. Ja wiem, ten nią... Idź! Idź do syna. Tu. Nakarm, przytul. I pójdziesz ją wycałujesz, może się rozbawi. Nie. Ty wybij sobie z głowy. Tu. Kąpiel z bąbelkami. Jeszcze raz. Nie, naprawdę będzie trudno ubić Sima przez ten. Nie, ty nie, ja, chodź tu na... On jest rozbawiony. Chciałabym, żebyś ty swoją żonę tutaj pocałował, wycałował i w ogóle, nie? Albo dobra, idź, utopię ją. Chodź. O, pływaj radośnie, widzisz. No, ale co ci się znowu dzieje? Chodź tutaj, pływaj radośnie. No, pochlap tu się i sobie. O, możesz pływać nago. O, w ogóle tak, pytaliście się mnie, co sądzę o aktualizacji, która doszła, która wprowadziła tak zwany gender. Według mnie jest to niepotrzebne. Ja z tego korzystać nie będę. I tak w skrócie, skoro wprowadzili, to wprowadzili. I po co drążyć temat, przecież tego nie wyrzucą, nie? Znowu spadło ci, pływaj radośnie. No i ci będziesz pływała, aż zemrzesz. Już ci radość troszkę przeszła, ale to nic. Tutaj jak blisko jesteśmy, to tak źle to widać, ale z daleka fajnie to drzewko wygląda. Podpłyń tu. Długo ci zejdzie, zanim ty się utopisz. Ale już się męczy chyba. Wykończono za 5 minut. Mam nadzieję, że nie zechcesz wychodzić czy coś, nie?
Za 3 godziny zemdlenie. No ale dobra, jesteśmy na dobrej drodze przynajmniej, nie? Ej, te 3 godziny coś troszkę długie. Pływaj tu. Ile jeszcze? 2 godziny. No podpłyń tu. Wiecie, to pływanie w basenie i chcę anulować, tylko żeby było podpłyń tu, nie? Żeby, wiecie, nie zdążyła wyleźć. Pokaż ile. Jeszcze 2 godziny. Możesz nawet do tego basenu nasiusiać. Nie, 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 nie. Bo ja ci zaraz tu pomogę. Z wyłażeniem, jak ci ściankę postawię. Mogę tu ściankę postawić, nie? W sumie mogę, tylko to wszystko mi poopada. Czekajcie. Spróbuję jeszcze raz po prostu tam zagonić za 2 godziny. Niech ona pójdzie. Mogłabyś nie chodzić nago. Idź, skorzystaj z tej toalety i przyjdziesz tutaj pływać. Nie chcesz? Oj, będzie z nią problem. W ogóle ubić Sima tutaj to jest teraz problem. Tak, ty pomóż synowi swojemu. A ty wybij sobie z głowy jak u kawałek. Kto mi głośnik popsuł? No jak dam jej kawę... Chodź, zdrzemnij się, ale tak sekundę. O, jest już, pływaj tutaj. Ja zrobię coś takiego troszkę brzydkiego. Umrzesz nago, będziesz nagim, straszącym duchem. No co, może... Już? Dajmy jeszcze sekundę. Wstawaj. Serio? Mam nadzieję, że reszta Simów do mordowania nie będzie aż taka oporna. Dobrze, pośpij nago przy mężu, na pewno się ucieszę. Tak wiecie co, żeby ten znacznik może znikł, co? Dobrze, będzie z ciebie. Ile można spać? Jezu, jesteś niemożliwa. Pływaj tutaj, jesteś teraz zainspirowana, a nie swoja. Dobra. Teraz mam nadzieję, że dam radę ją omurować. Jezu, jakie duże te mamy mury. I siedź tam. To jest takie bestialskie dość. No ale siedź, nie chciałaś normalnie umrzeć. Mój syn jak miał białaczkę i umierał na raka w basenie, to jakoś nie było problemu. Znaczy no nie tyle syn, to był syn Rebeki Def, no ale. Def, Diu, różnie z... Spróbuj mi wyleźć. Co ty w ogóle robisz? A, to tak. Żona umiera, a ja sobie potańczę, nie? Dziękujemy. A, tryb budowania jest niedostępny, jak sim... No, chciałam też ładnie zrobić. Ale mamy pierwszą śmierć. Jak się tam schował? Co, chciałby się uratować, czy jak? Zobacz, co się dzieje. Ty w ogóle, wiesz co, z nim się... zażądaj. Nie, ja chciałam, żebyś się z nim zaprzyjaźnił. No tak, żona umiera. A ja sobie pójdę na komputerze pogram, no co się będę przejmował, nie? Ale ja mam nadzieję, że ona zniknie. Ja nie chcę, żeby ona była duchem w rodzinie.
Boże, tylko żona umarła, to już pójdzie ze mną na randkę. Ale patrzcie, wszyscy do tej nowej restauracji nas męczą. Nie, no proszę ciebie, Abelard, złaź tu na dół. O, już to mogę zniszczyć, dobra. Dlaczego nie mogę usunąć? No właśnie. I na razie, słuchajcie, ja to postawię sobie na kominku, bo chyba mogę. Nie mogę na kominku? No właśnie. Nie stoi straszy na kominku. Ale przepraszam, ja nie chcę, żeby ona była duchem. Chodź tu w ogóle do Mrocznego. Przyjazne powitanie. Wyjaśni mi ktoś, dlaczego ona jest duchem i ona jest w rodzinie. Ona nie może być duchem w rodzinie. Nie może też wrócić ze światy, bo są dwie wersje zakończenia tego challenge'a. Albo przywrócić do życia wszystkie żony, przeprosić i wyprowadzić z domu. Albo je odesłać wszystkie w zaświaty. A pożartuj, młodzie. Dobrze się ubierasz, stary. Zapytaj o zawód. I za toalety. Ale patrzcie, on nawet nie czuje, że ona umarła. Ona tu jest, no. Coś się już zepsuło, jej. Psujecie mój challenge. Ja nie mam nawet żałoby. Ja w nią nie mogę kliknąć i z nią zrobić, ale ona jest. Dobra, do końca dnia mam żałobę. Taką urojoną, powiedzmy. A w poniedziałek idę z Julią na randkę. Z Julią? Czy z tą drugą? Pokażcie mi ją. Teraz niech się one doczytają. Nie, Steffi to była, Forrester. Ona jest nastolatką, ale ona jest fajna. Czyli chyba pójdziemy jednak z Julią. Ta, co nas dzisiaj zapraszała, o ta. No, z nią pójdziemy. Kolejna Harrisonowa. Ona w ogóle jest singielką? Cecha nieznana. Wzajemna sympatia. No tak, ona była. I Amelia u nas ostatnio była. Właśnie, gdzie jest ten? O, że to dalej tragicznie wygląda, Beata. A gdzie jest Rafał? Ale się nie postarzał. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, to skoro nasza pierwsza żona nie żyje, my musimy zrobić to, co było w challenge'u wyznaczone. Czyli musimy nasze dziecko przenieść tutaj. Dobra. I zostało ukryte przed wszystkimi. I właśnie płacze. Dobra, zmień pieluszka. Będziesz musiał teraz troszkę dalej ganiać, no ale trudno. Śliczny masz ten pokoik. Ciekawe, czy ona się pojawi. No to jest ewidentny błąd gry tutaj. Jeżeli, słuchajcie, wiecie, jak to naprawić, żeby ona zniknęła, no to mi napiszcie, no ale opcja wyrzucenia jej ze światy na razie nie wchodzi w grę. W razie czego mam jeszcze drugi save, znaczy kopię tego save'u i spróbuję ją najwyżej po nagraniu jeszcze raz ten sam sposób uśmierć i liczę, że zniknie. Jak nie, no to naprawdę będę miała problem. Pogawę z nim jeszcze. Nie macie jeszcze ten 100%. On chce spać, daj mu spokój. Która jest w ogóle godzina? Jest 17 dopiero. Chcesz na bieżni? Czekaj, bo ty musisz mieć jogę i charyzmę wymaksowaną. Charyzmę masz na 6 poziomie. Czekajcie, charyzma, harmonia. Byś trochę jogi poćwiczył, stary. Tu ci zostawiłam ładnie, o. Idź tam poćwicz akurat. I się po pierwsze wyrzeźbisz i spełnisz wymogi challenge'a. Dopiero co byłam u ciebie. No ale tak, nikt nie może wiedzieć, że zabiliśmy żonę i że uśmierciliśmy dziecko. No tak. Uśmierciliśmy żonę i schowaliśmy jej dziecko. Czemu ty jeszcze malutki płaczesz? Czekajcie, może on jest głodny.
No, głodny byłem. Czyli zaraz będzie kubka. Dobra, chodź jeszcze sekundę, poćwicz sobie i idź spać. Może da nam w nocy spać, młody. Jestem w ogóle ciekawa, czy Oliwia w nocy wylezie z tego, no. Na razie tutaj ją postawiłam. A słuchajcie, chcę... O, tutaj, tu będzie wejście. Tutaj dobudować taką... takie pomieszczenie, gdzie będą nagrobki żon, ich zdjęcia i tak dalej. O, wbij ten punkt i pójdziesz spać. Bo cuchniesz starą skrypetą. Super. Idź się umyj. Tak, jesteś boski. No, musimy tu posprzątać. Tak trochę. O, a to skąd mamy? No, to z tej kariery literackiej. Dajmy temu spokój. Jeszcze tutaj. Dobra. Wiesz co, nie będziesz już jadł teraz kolacji, zjesz sobie śniadanko. A na razie śmigaj spać. Ja wezmę się najwyżej młodym zajmę w nocy. I zobaczymy się rano, jak się wyśpisz już. Chyba, że pojawi się Oliwia. Niestety, kochani, Oliwia się w nocy nie pojawiła. A dalej jest w naszej rodzinie. A młody tylko raz w nocy wstał. Ja wiem, że ty bardzo potrzebujesz do toalety, ale twój syn jest ważniejszy od ciebie, sorry. Ma być genialnym dzieckiem. Weź jeszcze tu z nim porozmawiaj. Pokołysz go. Dawno jadł też, możesz go nakarmić. Dobra. I w sumie jest 9 rano. Tak jak mówiłam, jest niedziela. Wybierzmy się, słuchajcie, do tej nowej restauracji, którą otworzyli w New Crest. Z modą myślę, ktoś zostanie. Tak, jeszcze musimy poczekać, aż się wszystko załaduje. Okej, okay. No i patrzcie, ona jest jakby w rodzinie. Ona nie jest w rodzinie, zdecydowanie nie jest. Tak, tu jest nowa restauracja i tu się wybierzemy. Gabi, serio, miałam się tobą zająć. Zajmę się, obiecuję. Zajmę się tobą na kolejny odcinek. A teraz czekajcie, bo chcę znaleźć, jest Julia. Tak, Abelard, wiemy, że jesteś masakrycznie głodny. Czekajcie, niech ja sobie najpierw tu obadam, co tutaj jest. Wow, fajnie to wygląda. Gabi? Iwa? Iwa. Rafał, okej. Okay. Braliście się na randkę tutaj, mam rozumieć. To jest kuchnia, wow. O, taki długi narożnik można zrobić. I barek. Fajne to jest. A co jest na pięterku? Toalety są na pięterku. Fajne jest. A coś ten? Nie, na dole nic nie ma. Okej. Okay. To co, to my byśmy podeszli tu, tak? I tutaj się zamawia... Poproś o stolik, okej. Okay. Dla mnie coś nowego, nie? Jak się odwaliłeś, jak stróż Boże ciało. Chyba nie jesteś za miła. Tędy, proszę. Jestem ciekawa, ile będziemy na ten obiad czekać. No, idziesz za nią? Czemu tu dostaliśmy stolik? Co dalej? Zajmij miejsce. Co to jest? Randkowanie na śniadanie, a! Patrzcie, ona zniknęła teraz. Mam nadzieję, że jak wrócimy do domu, to jej nie będzie. Usiądź razem, rozmawiaj. No dobra, a u kogo ja zamawiam jedzenie? Przyjdzie jakiś kelner? Restauracja jest. Zamów do stolika? Przyjdziesz tu? Wow!
Weźmiemy to dla nas. Ło. Uhuhu. Świetnie to wygląda. To sobie weźmiemy, tak dla nas obojga. Tak, jagodowe. Niski ten rachunek dość. Co, przyjdzie pan tutaj spisać, czy coś? Tak. A pani co? Czekaj na złożenie zamówienia przez kelnera. Długo będziemy czekać? Ja po raz pierwszy mam do czynienia z tym dodatkiem, więc nie wiem tak naprawdę, ile my tutaj będziemy czekać, czy coś dostaniemy. Kto pan? Dorosły. Wiesz, że ty jesteś, tak, szef kuchni. Do nas idzie? O! Uhuhu! No, a ty, te na randkowanie się wziął. No jedz to, jedz. Głodny byłeś. Fajnie to wygląda. Chociaż ja wam powiem, że ja chyba cierpliwości do prowadzenia restauracji bym nie miała. A ty się obeżesz, zjesz to, jeszcze ten deser przyjdzie. Aha. Panie, a mój deser? Nie no, ty sprzątać nie będziesz, kelner ma posprzątać. A czemu nie zapytał na przykład, czy dolać tego soczku, czy coś? A tobie co, w ogóle nie smakowało? Ja tu płacę, ty sobie poszłaś. Tamta lafirynda jest dobra. Ej no, gdzie mój deser? O, ktoś tu coś zostawił, mogę podjumać? Nie mogę podjumać. No bu. No kończ to jedzenie, no, bo się zmarnuje. Nie wolno marnować jedzenia. Dobra, weź z nią trochę przyjazny, nie wiem, okaż podziw. O. Co ty z nią byś chciał? Oczywiście, cały Abelard. Przepraszam, gdzie jest mój deser? To coś tu kroi. No gdzie mój deser, no? W ogóle pisaliście, że jest beznadziejnie, bo Simowie się ciągle przesiadają. No i na razie siedzą grzecznie. No gdzie on poleciał z tamtym zamówieniem? Jezu, jest 16, ja jestem tu od 9 rano. Ten lata z pustymi talerzami. Jak gdyby w normalnej restauracji tyle czekał na jedzenie, to człowieka by coś trafiło. Wiecie co, dochodzi 18. Ja mam dosyć. Tak, ile mogę czekać? Czekam 6 godzin na deser. Idę do domu. Sorry. Mam nadzieję, że za dużo gwiazdek nie macie na tej restauracji. Siedziałam cały dzień w restauracji i mój sim jest głodny. Serio? Mam nadzieję, że są lepsze restauracje. Dobra, super. Oliwii nie ma, więc się wszystko naprawiło. Młody śpi, a my jesteśmy głodni. Po wizycie całego dnia, wizycie, spędzeniu całego dnia w restauracji jesteśmy głodni. Idź zjedz coś normalnego. Czekaj, tu masz syf. A z czego byłeś szczęśliwy? Pochwała. Ja ci mówię. Mam nadzieję tylko, że z kolejną simką nie będzie takiego błędu jak tutaj, bo no, ja bym chciała, żeby on miał tą żałobę i przez czas tej żałoby nie spotykał się z innymi simami, nie? Tylko tak sam spędził w domu czy coś. Pokaż, co ci jeszcze potrzeba do toalety. Wiesz co, pójdź może na dół do toalety, bo podejrzewam, że Stefan się niedługo obudzi. Weź prysznic. I myślę, że pójdziesz spać. No a w kolejnym odcinku myślę, że przygruchamy sobie tutaj Julię. Chociaż też pisaliście, słuchajcie, żeby zająć się znowu Liv. No może macie jeszcze inne propozycje. Lara jest całkiem spoko. Może one wszystkie prawie z siłowni są. Czy Gosia? Ula?
Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie, kogo tutaj sobie przygruchać. No, Stefie jest nastolatką, więc na razie to odpada. Boż, proszę cię, nie śpiewaj. Mamo, nie! No proszę ciebie. Ja dopiero straciłem żonę, chociaż ty pewnie o tym nie wiesz. Weź przytul, pokołysz. Musisz dużo czasu ze swoim synem spędzać. Weź go nakarm, bo pewnie dawno jadł. Postarzyć go będziemy mogli, gdy wyskoczy nam komunikat, że on niedługo będzie miał urodziny. Więc zapewne to jeszcze troszkę potrwa. Dobra, śmigaj może na górę spać. Nie, bracie. Żałobę mam ponoć. A teraz słabo, powiem wam, wyszło z tym z ubijaniem Oliwii. Jak widzicie, już ma całe zdjęcie szare, bo nie żyje. No, mówię wam, jeszcze przed tymi aktualizacjami normalnie udawało mi się Simo w basenie utopić. Wystarczyło odklikać, żeby nie wyłaził i tam on omdlewał. Nie wiem, czemu tutaj się zrobiło w ten sposób. No i jeszcze ten błąd z duchem. No nic, ale ważne, że pierwsza żona uśmiercona. Jeszcze tylko 9. Chyba 9. Dobra, to ja kończę dzisiejszy odcinek. Tak jak mówiłam, proszę was, napiszcie w komentarzach, którą teraz kolejną partnerkę wziąć do naszego Abelarda. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku już za 2 tygodnie, tak więc trzymajcie się, no i cześć!